serdecznie na 10. powiatowym przeglądzie chórów i zespołów śpiewaczych w Polubiczach. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Ja bardzo króciutko chciałbym tylko podziękować i za zaproszenie, i za to, że tyle zespołów rozsławia nie tylko nasz powiat, ale tematyka dzisiejszych śpiewów to przede wszystkim pieśni maryjne. To pieśni, które zawsze towarzyszyły naszym ojcom, naszym dziadkom. To wyrosło z naszej wiary, tradycji i jeżeli będziemy przy tym trwali, jeżeli przekażemy to naszym dzieciom, naszym wnukom, to będziemy tym ogniwem w historii, które będzie twarde, które będzie mocne i które spełni swoje zadanie. Wszystkim zespołom w imieniu własnym, w imieniu kolegów radnych starosty Bielskiego życzę udanych występów i po prostu miłych wrażeń. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym w imieniu całej społeczności gminy Wiśnica wszystkich Państwa serdecznie powitać. Cieszymy się, że z każdym rokiem jest coraz więcej chórów. 25 to jeszcze nie było. Także chcę Państwu podziękować, że przyjeżdżacie do nas, że wspólnie możemy świętować. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim Pani Dyrektor Elżbiecie Sokołowskiej za przygotowanie całości, ale także całemu społeczeństwu Polubicz, bo bez Was tego przeglądu by absolutnie nie było. Dziękuję Paniom i Panom. Sołtysom radnym serdecznie. Starania i praca koła gospodyń wiejskich została w tym roku doceniona przez Zarząd Powiatu Bielskiego specjalnym wyróżnieniem. Ja zapraszam wszystkie panie z koła gospodyń wiejskich w Polubiczach na scenę. Dzisiejszy przegląd jest jubileuszowy, ale tej całej tradycji nie byłoby bez jednej bardzo ważnej osoby. Dzięki księdzu Nikoniukowi, wcześniejszemu proboszczowi parafii Polubiczach, ten przegląd w ogóle się odbywa. Pamiętam jeszcze kilka lat temu jedna z edycji tego przeglądu. Ona była organizowana z pieniędzy z funduszy unijnych, z takiego programu. Pierwsza edycja, tutaj pani dyrektor mnie poprawia. Pamiętam wtedy ksiądz Nikoniuk przychodził do nas do urzędu i cały czas męczył, szukał, żeby te pieniądze jakoś pozyskać, żeby po pierwsze stworzyć chór, żeby zorganizować zajęcia i zorganizować ten przegląd. I muszę Państwu powiedzieć, że z wielu inicjatyw, które wtedy organizowaliśmy, kursów językowych, komputerowych i tak dalej, to właśnie ten przegląd przetrwał najdłużej. Są organizowane kolejne edycje i to przede wszystkim dzięki Państwa uporowi, pracy i zaangażowaniu społeczeństwa wsi Polubicze. Więc tutaj wielkie gratulacje. Gdzie odbywa się właśnie 10. powiatowy przegląd chórów i zespołów wokalnych. Bardzo dużo zespołów przyjechało do nas w tym roku, aż 27 zgłoszonych mamy uczestników. Impreza jest przygotowywana wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich i z mieszkańcami Polubicz. A pozostali organizatorzy to Starostwo Powiatowe, Gmina Wisznice i Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach.
Jak wy to robicie, że jak jest przegląd chórów w Polubiczach, jest zawsze ładna pogoda? Bo my mamy to wymodlone. Myślę, że to jest też taka pora roku, że łatwiej trafić na taką ładną pogodę. Zresztą padało wczoraj, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie pięknie, bo ludzi jest tak dużo, że na pewno nie zmieszczą nam się wszyscy w świetlicy, więc dobrze, że nie pada. Przegląd składa się tak jakby z dwóch części. Przegląd to pieśń maryjna, którą prezentujemy w pierwszej części, potem mamy przerwę obiadową, a w drugiej części jest pieśń ludowa, która jest takim uzupełnieniem przeglądu i wtedy jest to ta taka bardziej rozrywkowa część przeglądu. Na zakończenie pierwszej części czeka niespodzianka na przybyłych. Rok 2019 jest rokiem moniuszkowskim i my z tej okazji mamy przygotowaną wystawę plakatów dzieł wystawianych przez różne teatry dzieł Stanisława Moniuszki. Z okazji roku moniuszkowskiego chcemy wykonać wspólnie jeden z utworów Stanisława Moniuszki, Ojcze z niebios, Panie Boże. Oprócz tego mamy specjalny medal dla koła gospodyń oraz jubileuszowy tort z okazji dziesięciolecia przeglądu. Chyba lepszego miejsca na majowe śpiewanie jak Polubicze to nie można było znaleźć. No chyba tak. I rzeczywiście bardzo się cieszymy, bo w każdym roku jest coraz więcej zespołów. W tym roku chórów, zespołów śpiewaczek, w tym roku prawdopodobnie będzie to 25. Także jest coraz więcej i bardzo się z tego cieszymy, bo rzeczywiście
no jeśli się robi coś i jest odzew z drugiej strony, to serce się raduje. Przyznam szczerze, że bez społeczności Polubicz absolutnie tutaj nic by nie wyszło. Panie już od jakiegoś czasu, od tygodnia przygotowywały się do tego, zawsze uwielbiają gościć tutaj zespoły. Też warto przypomnieć początek, bo dzisiaj jest 10. powiatowy przegląd chórów i zespołów śpiewaczych. Natomiast 10 lat temu rozpoczęliśmy z inicjatywy ówczesnego księdza Józefa Nikoniuka. No i tak siłą rozpędu to idzie. Na początku wyglądało to tak, że ta pierwsza część, która poświęcona była kultowi maryjnemu, te śpiewy odbywały się w kościele, reszta tutaj. Później przenieśliśmy wszystko do Domu Kultury, ale jesteśmy po rozmowie z księdzem Dariuszem Radzikowskim i w następnym roku powracamy do tradycji. I 11. przegląd znowu rozpoczynamy w kościele, a kończymy tutaj w Domu Kultury. Także ja jestem wdzięczny bardzo społeczności Polubić przede wszystkim, ale też i Gminnemu Ośrodkowi Kultury i przede wszystkim pani dyrektor Elżbiecie Sokołowskiej, która wspaniale to wszystko potrafi zorganizować. Na tyle wspaniale, że chóry i zespoły chcą do nas przyjeżdżać. Mieszkańcy Polubicz, jak również koło gospodyń wiejskich zostały w tym roku docenione właśnie między innymi za tą organizację tego festiwalu. Tak, to bardzo się z tego cieszę, natomiast ja też się pochwalę, że ja też jakiś czas temu doceniłem panie z Polubicz jako aktywne kobiety i aktywne kobiety zawsze na 8 marca doceniamy, prezentujemy i 2 lata temu panie z Polubicz takie wyróżnienie gminne dostały. Niemniej serce się raduje, że zostały przez zarząd powiatu, przez pana starostę Mariusza Filipiuka również docenione. Na początku powiedziałam, że nie ma lepszego miejsca jak Polubicze, więc taka kraina kwitnącej jabłoni. O tej porze roku, kiedy właśnie jabłonie kwitną, zresztą mamy fragment kwitnących jabłoni na scenie. Rzeczywiście Polubicze z punktu widzenia geograficznego naszej gminy to są dobre gleby. A dobre gleby i pracowici ludzie to sady jabłoniowe. I rzeczywiście jest tutaj praktycznie wszędzie, gdzie się tylko da posadzić sad, to jest sad, są sady. Jest bardzo dobrze pracujące zrzeszenie producenckie Sadpol, które między innymi jest sponsorem tej dzisiejszej imprezy. Rzeczywiście to co można zobaczyć w Polubiczach, to, że są ludzie są pracowici, ale też potrafią się bawić wtedy, kiedy jest na to czas. Maryjo polskich ziem królowo, wysłuchaj prośby ludu głos. Dziś tobie w roku tym na nowo, narodu powierzamy los. Swe oczy miłosierne na nas wróć i słusznej kary do życia zyskruć.
co kocha mnie, Santa Maria. Komu smutek, nieszczęście i ból, o Matko miła, zejdź na ziemię i do serca tu, Santa Maria. Dziś do Ciebie przychodzę, Santa Maria. Dziś swe serce otworzę, błagam. Amen.